są dostateczny dzień rozliczenia nadciąga Ubisoft, Activision oraz Electronic Arts oskarżeni o oszukiwanie graczy. W grę wchodzi również Unia Europejska. Jezus Maria, co się dzieje? Co się dzieje? Czy doczekamy się? Zobaczmy co jest grane. Tenius i wiele więcej w nowym lootboxiku. Activision, Ubisoft, Electronic Arts i inni giganci na celowniku Europejskiej Organizacji Konsumenckiej. I Wydawca bardzo Wydawca nowej ścigałki jest jeszcze bardziej bezczelny. Mała wpadka Ubisoftu, nowe studio... Znowu, co znowu? Nie ma dnia, kiedy Ubisoft czegoś nie robi. Założone przez byłego szefa Rockstar Games. No i pojawiła się nowa drama wokół filmu Minecraftowego. Subskrybujcie kanał, Aha. to po pierwsze, bo filmy pojawiają się codziennie o 16.00. A wiadomo, że przecież nie fajnie jest przegapić codzienne newsy. I też zapraszam na mojego Twitcha, twitchtv lavinsa 96 Streamujemy sobie tam mniej więcej około 17.00 praktycznie każdego dnia. Nie przedłużam, zaczynamy. No więc zacznijmy sobie od tej ścigałki. Chodzi mi dokładnie o grę, która nazywa się test Drive Unlimited. Czy to nie jest ta gra, która ma jakiś tydzień early accessu, jakieś totalne gu które serwery nie działały praktycznie wcale podczas tego pseudo early accessu i w ogóle jakiś mega syf siedział z tym wszystkim i okrzyknięto to po prostu skamem. No, czyli oni jeszcze do tego okazują się być bezczelnymi. No ciekawe pod jakim względem dodatkowo. Solar Crown. I z nią już wcześniej była bardzo ciekawa afera. Jak będziemy sobie na jej kartę na Steamie, to zauważymy bardzo ciekawą rzecz, mianowicie wszystkie recenzje są e, mieszane. I już wam mówię z jakiego powodu. Mianowicie, gra sama w sobie mm, nie jest za dobra. Ludzie narzekają na bardzo dużo rzeczy. Jednak rzeczą, która bardzo mocno zdenerwowała graczy w ostatnich tygodniach. Jest to, że twórcy zażyczyli sobie więcej dolarków za wcześniejszy dostęp. I żeby zagrać kilka dni przed premierą, to było sobie trzeba dopłacić. A co ciekawsze, serwery podczas tego early accessu nie działały i ludzie nie mogli wejść na serwer. No to jest po prostu moim zdaniem podchodzące pod skam. Reklamujesz usługę, sprzedajesz ją drożej i ona nie działa. Kupujesz coś i to nie działa. To, to jest definicja skamu w zasadzie. Co jest równoznaczne z tym, że nie można było w grę grać. Dlatego też pojawiła się masa negatywnych opinii. Gra swoją drogą też nie zachwyca gameplayowo i ludzie po prostu narzekają na to co widzą, a w odpowiedzi na to jak gra została przyjęta, twórcy opublikowali bezczelny trailer pokazujący tylko te oczywiście pozytywne oceny. Nie są Nie, klasyczek, nie? Oczywiście Lords of the Fallen i Plansza z samymi redakcjami, które dały temu 9 i 10 na 10. No ta Oczywiście, że tak. To jest ten cały marketing. Zupełnie niefałszywy. Zupełnie, totalnie realny. No, tak, tak było zawsze i zawsze będzie. Zawsze się pokazuje to, ten świat w nieco jaśniejszych barwach niż faktycznie jest, nie? Znamowita nowa gra, o którą każdy fan ścigałek powinien zagrać. Od RacingGame.gg Idziemy dalej. Test Drive Unlimited is ja. back. Od Journal do Geek. Przyjemny świat do eksplorowania. Odgody za Geek. No i mamy tutaj też kilka innych opinii, jednak stoi to z sprzecznością z Metacriticiem, bo jeżeli wejdziemy sobie tam, to zobaczymy 56 od krytyków i 5. 4 od... Wow, krytycy i gracze się zgadzają wyjątkowo, chociaż to i tak jest całkiem sporo, szczerze, jak na to, że gra cię oskamowała. Ja Miałem raczej skierował się ku ocenie 1-2, no, ale dobra. Graczy. I to pokazuje, że gra za bardzo nie podoba się praktycznie nikomu, ani recenzentom, ani graczom. Na steamie też nie święci. Succes. Ale zobaczcie, określamy, że gra się ludziom i recenzentom nie podoba po tym, że jest 5,2 4, 5,2, co jest w sumie bliżej dziesiątki niż jedynki. Problem z recenzjami jest okropny, i ostatnio oglądaliśmy film o tym, kolejny, bo już o recenzjach kilka razy się wypowiadałem, i on pewnie albo ma, jest już reakcja na kanale, albo będzie na kanale. Polecam sobie zajrzeć. To jest taki problem ze skalą ocen. O, obrzydliwe to jest. A ci sobie trailer, wybierając poszczególne opinie. I to jest w ogóle według mnie problem ogólnie tych trailerów skupiających się na recenzjach. No bo sama idea idąca za tym trailerem jest taka, że dajemy tam cytaty, które oczywiście pochwalają na Grę. Tych negatywnych się nie daje, no nie? To zawsze jest wybiórcze w jakimś stopniu. Oczywiście. Ale jeżeli gra jest dobrze odebrana, no to nic dziwnego, że twórcy się chcą tym chwalić. Jednak jeżeli gra jest źle odbierana i twórcy zaczynają rzucać tylko te wybiórcze dobre recenzje, no to to już wygląda bardzo ścisko. Znaczy wiadomo, że jeżeli byś wypuszczał taki film, to nie chwaliłbyś się negatywnymi recenzjami, nieważne co. Ale w sytuacji takiej jaka zaszła, ja bym po prostu nie wstawiał fragmentów, w którym chwalą się ocenami. Pominąłbym coś takiego, po prostu zaprezentował grę. Raczej nie chciałbym. Do siebie jeszcze bardziej spolaryzować ludzi, nie? Bardzo bezczelnie. Zwłaszcza jakie numery odwalali przed premierą produkcji. To nie jest też pierwszy raz, kiedy takie coś jest stosowane. Jeżeli wejdziemy sobie na Lord of the Fallen, to gra. Ty, ja przysięgam, że ja tego nie oglądałem. Mocna sprawa. Zbierała oceny na poziomie 5 do 7. Czasami pojawiły się jakieś dychy, ale gracze znowuż... O tym bardzo... właśnie mówię. Ale bardziej miałem na myśli tą grafikę. Tam była cała taka plansza, w której miałeś tego rycerza na zielonym tle. Tam było po prostu masa tego. Ona najeżdżali na tą grę i ją krytykowali. Sam na nią najeżdżałem. Ona jest nie warto nawet sprawdzenia, ale pewnie kojarzycie o, tą o. pamiętną grafikę, na której o. widzimy same 10x10, 10, same dziewiątki, potem kolejny trailer w tym stylu. pokazujący jak wszystko. Kurde, ten trailer to w ogóle była lipa, bo tam użyli tak, Iron Maiden, tak? Trailer w rewelacyjnym stylu, fajnie pokazany, no te oceny ocenami. Lords of the Fallen, powiem wam szczerze, zapowiadało się na grę, która jest idealnie po prostu stworzona dla mnie i pewnie dla wielu z was, jeżeli chodzi o Target. No i co? I gówno. No niestety. Zapowiedziana była świetnie, ale. Wszyscy dosadzili nasz produkt i jaki on jest świetny. No to po prostu wprowadza takich handków niedzielnych graczy w błąd i tworzy nieprawdziwy obraz gry, na który ci mogą się nabrać, a potem przejechać. Wizualny, klimatyczny potencjał Lord of the Fallen miało ogromny. Tylko po prostu, jak zaczynasz ruszać się tą postacią i nią klikać, to okazuje się, że to jest taka sraka za 300 zł na konsoli chociażby, czy tam 200 na komputerze osobisty. Ale w sumie takie nieczyste zagrywki to jest definicja marketingu, tak? Nie o to chodzi trochę w marketingu, żeby zagrać z widzem. W takim zdrowym marketingu to pewnie nie, ale w branży gamingowej to co... Róż, pojawiają się tragery, to tak. Nie, no to zawsze tak jest. Masz plakaty z tymi nominacjami do Oscarów wśród aktorów, masz y, też kolejne te wszystkie oceny w laurach wstawione, na płytach nawet y, muzycznych niejednokrotnie, że jakieś redakcje muzyczne temu dały wysokie noty, albo że bestseller tam i tam w tym kraju. Kur Top 1 w słuchalności. Ludzie się lubią chwalić, jeżeli już dostaną dobrą ocenę. A od kogo, wiesz, przeciętny zjadacz chleba, nie sprawdzi ci, jaka redakcja to dała, kto to dał jaki recenzent. Nie przeciętny zjadacz chleba zobaczy, kurde, to dostało 10 na 10. Instynkt, taki najprostszy instynkt stwierdzi, że ej, to to musi być dobre, nie? Przecież nie chcieliby mnie chyba oszukać. No właśnie cały marketing się opiera na tym, żeby troszeczkę sobą zagrać i oszukać. Tak jak tutaj zresztą powiedzieli w Lootboxie, tak? Totalnie przekłamujące to, co naprawdę ma produkt do zaoferowania. Pokazują nam główną złotym papierku i ubierają to w montaż, który daje nam wrażenie, że rzeczywiście to może być coś fajnego. A potem, kiedy przychodzi do gameplayu, no to niestety gra nie wygląda ani trochę jak na zwiastunach, nie wygląda ani trochę jak na zaprezentowanych wcześniej materiałach. I tak chociażby było wcześniej z właśnie Lord of the Fallen. Bo... Ja bym się jakoś specjalnie nie dziwił. Spójrzcie sobie na te wszystkie laski na Instagramie. <grym> na ulicy byście ich nie poznali, nawet kur bo Lord of the Fallen miał fajne trailery Tak było bardzo podobnie. Chociażby ze Star Wars Outlaws Podobnie było z Cyberpunkiem 2077 I pewnie z wieloma grami w przeszłości Także pamiętajcie, uważajcie na takie trailery A deweloperzy Test Drive Unlimited Solar Crown Powinni się wstydzić za to, co zrobili swoim najwierniejszym fanom Bo to przecież oni najbardziej ucierpieli przez ten early access Za który zapłacili nadwyżkę Walić a potem ich z kamerów Nie, nie działa Wokół filmu minecraftowego od pierwszego trailera trwa dyskusja Na temat tego, czy jednym się podoba, a innym się nie podoba Wygląda totalnie tanio i ściekowo Dużo lepiej wygląda Fanowskie animacje od tego filmu, obrzydliwe to jest, i próbują to wy, po prostu wykerować znanymi nazwiskami jak Jack Black czy Jason Momoa. No, Jezus! Pa. Nie o tym, ponieważ w tym I ktoś mówi, że ja podbijam pod reakcję emocje czasami za bardzo. Słuchaj. W uniwersum odbyła się kolejna afera. Mianowicie tym razem zaangażowany jest w nią Jason Momoa, czyli aktor odgrywający jedną z głównych ról w tejże autoprodukcji oraz streamerka Valkyria, która ma mieć w filmie uh cameo. Mianowicie wzięła ona udział w jakimś tam odcinku, o że... którym sobie rozmawiali z jakimś... Ciekawostka. On ma ku... ponad trzy dychy. Pojane co? Dobrze się ku... trzyma. Mieć w filmie kamio. Mianowicie wzięła ona udział w jakimś tam odcinku, w którym sobie rozmawiali z jakimś ziomeczkiem no i zadawali sobie ciężkie pytania, jedząc przy tym ostre sosy, wiadomo. I tam została zapytana o to, jakiego celebryty najbardziej nie lubi, lub jaki był jej największym rozczarowaniem. No i powiedziała tak: Widziałam, jak źle zachowywał się wobec niektórych członków zespołu, i to było rozczarowujące. Działo się to po bardzo intensywnej scenie, więc może nie zdążył wyjść z roli. Był na nich wściekły, że nie robią czegoś dobrze, że ustawiłem że ujęcie, był bardzo zły i wrzeszał. Pomyślałam od razu, że to nie jest dobre jest? środowisko pracy. I nie byłabym zadowolona z pracy w takich warunkach. Oczywiście sytuacja nabrała rozpędu na Twitterze 3.7 Kurde, ale że aktorzy nie są wcale tacy cool, jak we wszystkich programach u Jimmy'ego, Falona, Kimela czy innego Stevena Colbert? Nie, niemożliwe. Naprawdę nie są takimi wziąkami? Serio? Gdy kamery gasną, aktorzy ściągają maski? Hollywood to zawsze była banda. Cool. <laughs> miliona wyświetleń tego klipu i pewnie jeszcze większy zasięg Myślicie, że dlaczego gada się o Keanu Reevesie w takich superlatywach? Bo on jest jedyny normalny tam praktycznie 3.7 miliona wyświetleń tego klipu i pewnie jeszcze większy zasięg poszczególnych retweetów No i to na pewno nie zrobi dobrze filmowi, którego odbiór jest bardzo średni Negatywny, dosyć mocno, nie ukrywajmy Nie, prze, nie przeinaczajmy faktów A do tego dochodzi nieprzyjemna afera za kulis No szkoda, szkoda Pamiętacie jeszcze tą gierkę Unrecord? Podczas premiery pierwszego gameplayu. Z... Ty, jakie to było fajne, jak wszyscy myśleli, że ta gra to jest fake i że to jest wideo przerobione na styl gry. A potem gość pokazał, jak to robił w programie i zamknął mordy wszystkim. Zastanawialiśmy się, czy jest to prawdziwe życie, czy może gra wideo, bo tak hiperrealistycznie to wyglądało. Kamera w tej grze jest zalokowana mniej więcej na piersi bohatera, symulując bodykama. Będziemy tam grali detektywem i też perspektywa strzelania jest dosyć ciekawa, ponieważ nie jest to strzelanie, tak jak zwykle w FPS-ach mamy. A Tutaj po prostu kręcimy rękami i... no jest to trochę inne, nie? Ktoś inny na podstawie tej gry w ogóle zrobił FPS shootera multiplayer'owego, ale twórcy nazwali grę Unrecord, powiedzieli, że będą ją wydawać, że nazywają się Drama Studios i że zbierają e, fundusze. No i teraz trafiła do nas informacja, że udało im się uzbierać aż 2,5 miliona dolarów. I mówią oni, że pieniądze pójdą na ulepszenie, Core development teamu, czyli tego takiego trzonu deweloperów. Z większą ekipą kompania będzie pracowała jeszcze lepiej, jeszcze sprawniej i ma nadzieję, że niedługo gra do czegoś No się. to jest duża wiara powierzona przez ludzi. Tylko żeby się nie zawinęli i faktycznie coś fajnego z tego powstało, nie? Bo wiele projektów z nami, wiele przykładów, w których czy na jakichś kickstarterach, czy przy różnych innych miejscach była masa zbiórek, masa startupów. Ludzie tak naprawdę wychodzili na tym stratnie, nie dostawali jakiejś fajnej giery. Solidnego stanu demonstracyjnego, żeby gracze mogli jej po prostu doświadczyć. Przede wszystkim w tej interesujemy chyba to, jak graczy ją odbiorą i jak to trochę inne podejście do gameplayu będzie się po prostu grało. I jak zareagują na nie użytkownicy przyzwyczajeni bardzo do, do tego klasycznego. Co więcej, interesuje mnie też, czy taki wiralowy klip, który pojawił się właśnie wtedy na Twitterze, spowoduje, że gra odniesie sukces finansowy. Yeah. Assassin's Creed Syndicate, what the fuck, czemu gadamy o Syndicate? Nie no co jest z syndicateem, o co chodzi? Przecież ta gra ma prawie 10 lat chyba już w tym momencie. Nie wiem, to Ubisoft nie tylko w nowych Assassin'ach odwala, ale jeszcze w starych? Zostawcie już to, proszę. Albo dobra, ciśnijmy dalej w końcu przynajmniej Microsoft ich kupi i będę miał rację. Czekajcie, w 2024 roku. Ano, bardzo możliwe, że gra dostanie 60 FPS-ów. Mianowicie, na Twitterze Ubisoft latam, tak? Ubisoft latam pojawił się wpis, który bardzo szybko zniknął z sieci. I widzimy tam, że. To jest przetłumaczył nie wiadomo z jakiego języka. Na język rosyjski. Dobra, mało mi to mówi, ale w skrócie w tym wpisie chodzi o to, że gra niedługo ma zadebiutować w 60 fps na nowych konsolach. I teraz nie mam pewności, czy jest to zwykła pomyłka, czy może przedwczesne opublikowanie wiadomości. No raczej przez pomyłkę, ktoś sobie takiej. No to mi... nie jest tak, że Ubisoft miał pracować nad 11 grami Assassin's Creed, w tym właśnie remasterami i remakami, czy coś takiego. No może to być prawdziwe po części. Informacji nie napisał, więc wydaje mi się, że rzeczywiście może tutaj chodzić o rzeczywisty upgrade e, Syndicata do nowego klackarzu. Jeden założyli. Rockstar otwiera nowe studio. Tak, Dan Hauser, osoba, która w 2018 roku odeszła ze Rockstar Games, założyła jakiś czas temu Absurd Ventures. No i ogłosili od razu, że zespół... Mówisz odeszła, dajesz czarno-białe zdjęcia, chodzi tylko o to, że pracę zmienił. Ja by... 19 roku odeszła z Rockstar Games, założyła jakiś czas temu Absurd Ventures. No i ogłosili od razu, że zespół ma pracować nad grą Science Fiction w Otwartym Świecie, która będzie się nazywała A Better Paradise. A teraz pojawiły się kolejne informacje i też warto sobie tutaj przypomnieć, kim jest Dan Hauser. Był on kluczową postacią w studio Rockstar Games. To on sprowadził na ten świat gry takie jak Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto 5, czy nawet Red Dead Redemption 2. Był on jednym z głównych scenarzystów i producentów studia. No i w 2020 roku ogłosił swoje odejście ze studia, co wiązało się z wieloma spekulacjami, co teraz z serią Grand Theft Auto i czy szóstka będzie. Dalej spełniała swoje zadanie w dostarczaniu. to stoi pod dużym znakiem zapytania. Ciekawe, czy zabranie takiego jednego elementu będzie tak znaczące. Wiecie, na przykład, możemy popatrzeć na Miyazaki'ego. Ja uważam, że jeżeli nagle From Software by go straciło, to na pewno te gry nie wyglądałyby w taki sposób, jak wyglądają. Miyazaki jest ogromnym faktorem i to widać choćby po tym, jak wygląda Dark Souls 2 w porównaniu do reszty, nie? Jak wy... są tacy wizjonerzy, są, są ludzie, którzy wpływają tak mocno na zespół, na wizję artystyczną, na to wszystko. Mają tyle pomysłów i tyle. Tych pomysłów realizują i wymuszają ich realizację wręcz na, na całej drużynie, że, że te gry zależne są od tego jednego czynnika, od tej jednej osoby. Masz właśnie Miyazakiego, Kojime. Domyślam się, że można by było tam jeszcze podpiąć Sven z tego, z Larianów. To, to bym powiedział, że to jest też znacząca osoba. Todd Howard ze swoimi feature'ami. Miałem wrażenie, że Todd Howard to jedyne, co daje firmie, to dobry PR, k***a. bo on umie gadać wokół tematu. On na przykład ostatnio widziałem z nim wywiad, dlaczego. Dlaczego nie ma jeszcze żadnych wieści o nowym yy, The Elder Scrolls? A on mówi tak, bo wiecie, Skyrima do teraz gra masa ludzi, a Skyrim wyszedł ponad 10 lat temu, więc my teraz produkujemy grę z myślą, że będą w nią ludzie grali 20-30 lat. Dlatego ona tak długo trwa. No oczywiście to sprzedał, nie? Ale totalnie wyminął pytanie. Todd Howard ma łeb do PR-u, ale. Bo zmiany na takich istotnych stanowiskach wiązały się na pewno z dużymi konsekwencjami, jeżeli chodzi o proces produkcyjny. Więc, i może jest to nawet jeden z powodów, przez które na GTA 6 czekamy tak długo. Ale wracamy do teraźniejszości. Pojawiły się informacje, że założył on kolejne studio należące do tego wcześniejszego okay. Absurd Ventures. Nazywa się ono Absurd Marine i co ciekawe, nie będą oni pomagali w tworzeniu tego Science Fiction Open Worlda, a zajmą się tworzeniem nowej marki, nowej gry. W tym momencie zespół liczy około 20 osób, i wśród nich znajduje się nie kto jak Brett Robbins, który objął rolę reżysera, mimo możecie go kojarzyć chociażby z Ascendant Studios. Czyli? a pamiętacie, jaką grę robiła Ascendance? No pewnie nie, bo ta gra ma obecnie na Steam Database 18 graczy. Nie no, i Mortal of Avium robił? Po co go zatrudniać? Nie wiem, to jest drugi Concord przecież. W jednym momencie 36 było w pików przez ostatnie 24 godziny i All Time Pik to aż 751 osób. No mocne wyniki, mocne wyniki. Pamiętacie, że zanim wyszedł Concord, co ja praktycznie cały czas podawałem tę grę w, jako przykład totalnej porażki? Niejednokrotnie to wymieniałem. Dalej uważam, że jest to no, jeden z większych flopów przez ostatnie lata widocznych, bo na tę grę poszło 125 milionów z marketingiem licząc. Niki? Tak, tworzył on grę Immortals of Evium. Produkcję EA która przeszła. Kompletnie bez echa. była ona bardzo dobrze oceniona. Ostatnie recenzje są w większości pozytywne i wszystkie recenzje również są w większości pozytywne. Także w przypadku tej gry zawiódł marketing, jak jej mało nośny pomysł na samą produkcję. Nie, że no no, ziomek... ja widziałem jakąś analizę, że ta gra jest po prostu gówniana. Też strzelanie z niej jest beznadziejne, wygląda bardzo słabo, jeżeli chodzi o efekty. Jest trochę tech demo Unreal Engina. Wiele zarzutów wobec tej gry słyszałem. Jak jej mało nośny pomysł na samą produkcję. No i Zomek sobie dołączył do Dana Hausera i będą teraz gotować coś tam. Gotować. Spore problemy mogą mieć niedługo takie firmy jak Ubisoft. No. Electronic Arts. Epic Games. Activision Blizzard. No! Moja, Roblox Corporation. No. Czy chociażby Supercell. Myślę, że większości z nich nie muszę wam przedstawiać. A Super teraz... Spell. She. Pojawiła się bardzo dobra informacja dla graczy, trochę gorsza dla wydawców. Mianowicie Europejska Organizacja Konsumencka oskarżyła wymienione wcześniej korporacje o naruszenie unijnych przepisów o ochronie ho, ho, ho. konsumentów. Rozchodzi się tutaj o to, co zawsze, czyli o mikrotransakcje. Które w tyg... Kto by się spodziewał? Jezus, o mikrotransakcjach. To ja bym mógł gadać po prostu godzinami, jakie one są brutalne i bestialskie. Tak, oczywiście są nadmierne. Całe asasiny zastrane są mikropłatnościami i jej to nawet nie wspominam na czele z FIFA. Na Minecraft, Roblox, Supercell to oczywiście. Też zasrane są kompletnie. Activision Blizzard nawet w Diablo wpierdzieliło mikrotransakcje. No i dokładnie rozchodzi się tutaj o wirtualne waluty, ingamowe waluty, waluty premium, które w tych grach kupujemy sobie za realne pieniądze, a które tak naprawdę sprzedawane są. No czyli chodzi o rozmycie prawdziwej wartości pieniądza. To jest jedna z kluczowych praktyk mikrotransakcyjnych. Polega to na tym, że wydajesz kasę i po drodze wymienia się na różne mikrotransakcyjne waluty po to, żeby zapomnieć w procesie, ile faktycznie wydałeś, Jaką to ma realną wartość przy kupowaniu jakichś przedmiotów? Zobaczcie, że nie myślisz, że wydałeś 50 zł na skina. Tylko myślisz na przykład, że wydałeś ileś tam fałdolców na skina w Fortnite. I o to chodzi w dość sprytnych, takich niemiłych taktykach mikrotransakcyjnych, które działają na naszą psychikę. Jasne, wy zaraz powiecie, to chyba tylko debil tego nie rozumie. Ludzie to debile i jest ich bardzo dużo wśród nas, więc takie praktyki mają na działaniu właśnie rozmyć i spowodować zapomnienie o prawdziwej wartości pieniądza, bo to nie jest 50 dolarów, tylko to jest 1000 jakichś tam końców, które dostałem i zupełnie. Inaczej nimi wtedy dysponujesz, zupełnie nie czujesz tej wartości. Zobaczcie nawet na realny świat i realne waluty, że w momencie, gdy, i to są badania na to, które to potwierdzają, możecie sobie to wygooglować. Jeżeli płacisz kartą, to dużo szybciej jesteś w stanie wydać pewną kwotę nieświadomie niż gdy wyciągasz tę kwotę z portfela, bo czujesz realną wartość pieniądza, mając go fizycznie w łapie. Jak patrzysz na stówę, to jest ci trudniej ją wydać, niż przyłożyć telefon czy kartę. I tak samo jest z tymi mikrotransakcjami, tylko to idzie o krok dalej, po prostu, nie? Są w bandlach po nieproporcjonalnej cenie. Zawsze kupujesz. A, na... no i właśnie, kolejna sprawa. Kupujesz, masz jakiś zestaw skinów za 9500 coinów, ale oczywiście pakiet w sklepie daje ci 9400 i musisz dokupić jeszcze pakiet, który daje ci 1000 i zostanie ci 900 nadwyżki, po to, żeby uzupełnić do tamtego niedoboru. Zawsze tak jest. Totalny klasyk i totalnie niekonsumencka praktyka. Ja uważam po pierwsze, że y, waluty premium powinny zostać zamienione na realne kwoty. Po prostu mam skina za 50 dolarów, a nie skina za 1000 monet. Powinienem płacić po prostu za konkretny zakup, a nie za to, że ja kupuję jakieś coiny i dobieram sobie właśnie FIFA coinsy czy inne rzeczy w kilku pakietach, po to, żeby to, to zawsze mi ja pamiętam, że w Lidze Legend zaczęli coś takiego robić, bo w ligę grałem na tyle długo, że obserwowałem wiele różnych zmian walutowych i dostosowywanie cen RP-ków, tych premium pointsów rajotowych do, 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 do inflacji, do standardów rynkowych. Kiedyś dostawałeś na przykład 2 200 chyba rajot pointsów za 50 zł. Teraz nie wiem, czy dostaniesz ich nawet 1800, ale oni zrobili to w taki sposób, że nie jesteś w stanie normalnie sobie danego... Sortu skinów kupić za zwykłą kwotę, tylko musiałeś kilka. 1400 dostajesz za 5 dych, no. Ja pamiętam jak się dostawało 1820, żeby mieć idealnie na legendarnego skina w lidze. Teraz dostajesz jeszcze mniej. Eee, kiedyś trzeba było wydać 80 złotych, żeby było... O! I to już wtedy było. Jak wydawałeś 8 dych, to brakowało ci 20-30 Riot Pointsów na skina Ultimate za 3250 RP i wtedy się pisało do Rajotu, ej, brakuje mi 20 RP-ków, a oni mówili, wyszli nam w Paint'cie, jak namalowałeś Udyra, to ci damy tego, ten niedobór kaski do skina. To akurat Rajot był spoko pod tym względem, ale... No ku te praktyki nie są dobre, nie? I zawsze moim zdaniem po każdy produkt mikrotransakcyjny powinien być sygnowany daną ceną i kupujesz konkretny produkt, nie ma żadnych pakietów, punktów, za które kupujesz, nie ma rozmywania prawdziwej wartości pieniądza, nie ma rozbijania tego na kilka pakietów, które masz kupić. Kupujesz to, co chcesz i tyle. I tak by było dużo lepiej. Ja bym wolał kupić skina za 5 dych niż bawić się w jakieś pakiety za 40 zł plus 10 zł, żeby mi to dobrze wyszło. Nadwyżkę lub troszkę mniej punktów potrzebnych do tego itemku, który byśmy chcieli. To nigdy nie są okrągłe kwoty, tylko zawsze brakuje lub zostają nam kilka grosików, żeby dokupić sobie drugi zestaw i żeby grać wydał sobie jeszcze więcej. To są bardzo tanie, proste i manipulacyjne praktyki, które jak widać bardzo dobrze działają, bo gdyby nie działały, to by z nich nie korzystali. Europejska organizacja konsumencka twierdzi, że powinni oni zrezygnować z walut premium. A dałbyś dwa koła? Ty nawiązujesz teraz do tego jakiegoś skina Ari, tak? Czy coś w tym stylu. Ja mam powiem następującą rzecz. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli jest produkt i dajesz mu jakąś cenę, to możesz równie dobrze sprzedawać... No, w słoiku, jeżeli ktoś to kupuje, no to tak działa rynek, kurwa. Ja nie zakazywałbym ludziom wyznaczania produktów i cen, bo rynek się rządzi swoimi prawami i ludzie zdecydują portfelem. Dlatego uważam, że takie inicjatywy jak ban Ari, okej, okay, bo mogą, wiesz, pokazać ludziom, że nie warto, ale nie broniłbym rajotowi robienia czegoś takiego, bo najwyżej wyjdą na idiotów, jeżeli przegną pałę, nie? Są Bardzo tanie, proste i manipulacyjne praktyki, które, jak widać, bardzo dobrze działają. Bo gdyby nie działały, to by z nich nie korzystali. Europejska organizacja konsumencka twierdzi, że powinni oni zrezygnować z walut premium, a zakup... Rynek azjatycki to idioci? To nie idioci, tylko mają inną kulturę, której, nie rozumiesz, oni cenią sobie płacenie za to, żeby... Oni na przykład uwielbiają pay to win, bo oni mają podejście takie, że chcą pograć w grę godzinę, gdzie my mamy podejście, że chcemy grać w grę 10 godzin. To jest inna kultura, która dla nas jest dziwna, ale nie nazywałbym ich idiotami, dlatego że inaczej podchodzą do gier i do mikrotransakcji. Jeżeli chcą tyle wydawać, ich sprawa, niech wydają na te skiny tyle. Czy ja bym wydał nie, czy uważam to za dziwne? Tak. Ale nie będę mówił, że są idiotami, to jest ich sprawa i ich portfel. I tak samo nie chciałbym, żeby ktoś myślał, że ja jestem idiotą, dlatego że chcę grać w gierkę i zasłużyć na coś w gierce, a nie to kupować. Nie chciałbym, żeby ktoś mnie nazywał idiotą z tego powodu, nie? Więc ja nie będę ich nazywał idiotami. Eee, po prostu mamy różne style rozgrywki. Jedni wolą płacić, żeby nie grać, a inni wolą grać jak najwięcej, żeby nie płacić. No dobra, ale to powoduje patologię Riot, że pozwalają sobie na takie rzeczy. Tylko że ja uważam, że i tak chyba jest w wielu przypadkach, tylko akurat w tym nie było. Że sklepy i pewne oferty są uwarunkowane, do którego rynku trafiają. Jeżeli masz azjatów, którzy kupują jakieś konkretne rzeczy i jest zainteresowanie danymi rzeczami, to sprzedajesz im te rzeczy. Jeżeli na Zachodzie te rzeczy nie przechodzą, to wymyślasz inne rzeczy, które na Zachodzie się sprzedają. No tak działa. Rynek. Bywać się za realne pieniądze. W oskarżeniach pojawiają się wzmianki o negatywnym wpływie tych praktyk na dzieci. Podają oni dane, że młodzi gracze we... To już w ogóle jest inna sprawa, kurwa. To jest przerażające, że dzieciaki są po prostu ładowane w te mechanizmy mikrotransakcyjne i jeszcze do tego mają podpięte niejednokrotnie karty rodziców do tego, co jest głupotą rodziców i bardzo dużo problemów się z tego tworzy. Bardzo dużo problemów. Że działają, bo gdyby nie działały, to by z nich nie korzystali. Europejska Organizacja Konsumencka twierdzi, że powinni oni zrezygnować z walut premium, a zakupy powinny odbywać się za realne pieniądze. W oskarżeniach pojawiają się wzmianki o negatywnym wpływie tych praktyk na dzieci. Podają oni dane, że młodzi gracze w Europie wydają w ten sposób średnio 39 euro miesięcznie na zakupy w grach. Mam informację o tym, że wyświetlanie cen w wirtualnej walucie zamiast rzeczywistych pieniędzy prowadzi do nadmiernych wydatków no. i utrudnia ocenę rzeczywistych kosztów. No i na koniec kwitują to tym, że świat wirtualny powinien podlegać tym samym zasadom co rzeczywisty w świecie online. W tej konkretnej Sytuacji uważam, że tak, tak jak gry są swego rodzaju ucieczką, tak w temacie wydawania pieniędzy moglibyśmy zachować pewien realizm żadna firma nie powinna być w stanie naginać zasad, by osiągnąć zyski. Organizacja wezwała Komisję Europejską i Europejską Sieć Ochrony Konsumentów, żeby podjęli oni działania. Jeśli uda się to wyegzekwować, a wydawcy nie będą przestrzegać ustalonych zasad, no to będą musieli zmierzyć się z ogromnymi karami finansowymi i oby były one jak największe, bo mikrotransakcje to jeden z tych raków, który chyba najbardziej zjada branżę gamingową. W tym roku to przechodzi ludzkie pojęcie, to dochodzi do takich absurdów, jak było w Dragon's Dogma dwójce. Więc takie rzeczy trzeba jak najszybciej ukrócić i to działanie europejskie organizacji konsumenckiej jest rzeczywiście tym dobrym krokiem w stronę lepszego jutra w branży gamingowej. Tym oto pozytywnym akcentem kończę ten materiał. Trzymajcie się, subskrybujcie kanał, bo filmy codziennie o 16.00. Czołem. Czołem, fajny materiał. No ciekawe, czy Unia coś z tym zrobi. Ja uważam, że tak jak Unię można lubić lub nie lubić, tak w wielu aspektach fajnie, że jest jakiś wyższy organ, który może uregulować totalne góry które się dzieje. I tak na przykład było z Apple i ich końcówkami Lightning. Uważam, że to na przykład się ludziom przysłużyło, nie? Że wymusili na nich tak naprawdę USB-C. I w tej sytuacji też uważam, że Unia mogłaby się wpieprzyć troszeczkę wydawcom i twórcom mikrotransakcji do głowy.